Siema, ja nazywam się Filip Muzykalski, a ten program to Pączek. Pączek pojawia się codziennie o godzinie 19 na YouTubie. Czas zacząć ten niedzielny odcinek. Pani Grażynko, co to za zapach? Rosołek się gotuje? Imieniny dziś obchodzą Eustazy, Ludolfina i Stefan. Wszystkiego najlepszego! Dzisiaj jest niedziela, więc temacik będzie lajtowy. Chciałbym przedstawić dzisiaj najlepsze polskie playbackowe wpadki. Zaczynamy z grubej rury od najlepiej znanej tego typu wpadce. Mandaryna wykonująca piosenkę Every Night. To jest specyficzny rodzaj wpadki, ponieważ publiczność na żywo nie widziała tego, ale za to internauci usłyszeli to jako fail. 2005 rok, zamierzchłe czasy. Wszyscy się z tego wtedy śmiali, łocho. Drugą tego typu wpadką jest Stachurski śpiewający na koncercie plenerowym do mikrofonu stojącego na statywie. Na wideo możecie zauważyć, że Stachurski ma coś z nogą, więc on podchodzi z tą kontuzjowaną nogą i przez przypadek zrzuca mikrofon ze sceny i zostaje goły i wesoły. To jest naprawdę niebywałe. Trzecia wpadka, dosyć świeża, to jest Krzysztof Krawczyk, Sylwester 2013. Pan Krzysztof wygląda tak, jakby przez ostatni rok był bezdomnym. Porusza się też w dosyć dziwny sposób. Wszystko tam jest tak, jakim być nie powinno. Czas usunuje ofiarę dnia. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonany. Kilku polskim starym gwiazdom tego brakuje. To jest Krzysztof Krawczyk moim zdaniem. To jest Lady Punk. To jak wyglądają ich koncerty teraz, to jest dramat. Zróbcie proszę już miejsce dla nowego pokolenia. Co to jest w ogóle za frajda, żeby iść na koncert Krzysztofa Krawczyka na Sylwestra? Kogo to ma rajcować? 20 tysięcy ludzi pod sceną? Kogo ma to bawić? Na sam koniec zostawiłem też dwóch polskich artystów, którzy zrobili coś fajnego w związku z playbackiem. Pierwsza historia jest wszystkim znana. 91 rok, Sopot. Kazik, który był zmuszony do śpiewania z taśmy, zbuntował się i na scenę wyszedł z suszarką. I śpiewał do niej jak gdyby nigdy nic. Murowany stałem, nie wiem, 2 minuty. Ośmieszając tym samym organizatorów. I tak samo ośmieszona została niedawno Telewizja Polska, gdy do pytania na śniadanie został zaproszony zespół Lux Torpeda. Gdy na samym końcu mieli wykonać swoją piosenkę, oczywiście puszczoną z playbacku, gdyż warunki studia nie pozwalają na to, aby grać na żywo. Członkowie zespołu zamienili się instrumentami i Lica grał na perkusji. Tak się to powinno robić, panowie i panie, tak się to powinno robić! Chcemy więcej! Świętem na dziś jest Dzień Metalowca. Buah! Ten odcinek dobiega już końca, już będę się żegnał, ale chciałbym jeszcze przypomnieć, że widzimy się jutro o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka! Typowy Polak wytyka błędy i się śmieje, a sam nic nie zrobi.